Co piąty Polak ma nadwagę lub otyłość. Specjaliści alarmują. Nadmiar wagi powoduje zaburzenia praktycznie każdego układu i narządu w naszym organizmie. To bardzo niepokojące dane. Co piąty Polak ma albo nadwagę, albo otyłość. Jak mówi specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog dr Joanna Barczyńska, stanowi to bardzo poważne zagrożenie. Nie ma innej przewlekłej choroby o tak dużej liczbie potencjalnych chorób i zaburzeń. Łącznie jest ich ponad 200. Każdy dodatkowy kilogram zwiększa ryzyko chorób metabolicznych, m.in. cukrzycy, ale także stawów, chorób neurologicznych czy układu pokarmowego. Niestety, kiedy jest otyłość, mamy duże zagrożenie rozwojem chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko zawału serca, udaru mózgu. A trzeba powiedzieć, że to jest ogromny wskaźnik, żniwo, jakie zbierają te choroby sercowo-naczyniowe. To jest około 200 tysięcy rocznie ginie nas, Polaków, z powodu chorób, które wynikają z naszego stylu życia. Wiosna jest bardzo dobrą okazją do tego, aby przebudzić się i ten styl życia zmienić. Chodzi o nasze nawyki żywieniowe, ale też większą aktywność fizyczną. To dwa najważniejsze filary walki z nadwagą i otyłością. Kluczowe jest wykształcenie długofalowych nawyków, dlatego warto podjąć współpracę ze specjalistami, na przykład co do ustawienia diety, treningów czy badań kontrolnych. Lekarz rodzinny może zlecić pacjentom konsultacje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformujmy też otoczenie, że potrzebujemy pomocy. Szukając tego wyjścia z otyłości, znaleźć najlepiej sobie jakiegoś sojusznika, jakiegoś przyjaciela, może kogoś z rodziny, może współmałżonka, może dziecko. Na przykład ja chodzę z moimi córkami na siłownię, muszę przyznać, i to też była ich inicjatywa. I jak najbardziej to będzie wspierało. Jeżeli nam zabraknie motywacji, to ta druga strona będzie nas wspierała. W niektórych przypadkach sama dieta czy treningi nie wystarczą i dobrze jest podjąć konsultacje psychodietetyczne oraz zadbać o odpowiednią ilość snu. Może trzeba zadbać też o redukcję stresu. Może trzeba znaleźć też specjalistę, który nam pomoże rozwiązać jakieś problemy, gdzie w jakiś sposób to serce choruje, to duchowe serce. Więcej informacji na temat nadwagi i otyłości, m.in. skuteczna dieta pudełkowa warzywno-owocowa i obszerny wywiad z dietetykiem klinicznym w majowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie, który jest już w sprzedaży. W majowym miesięczniku Szlachetne Zdrowie prezentujemy temat odchudzania. Specjaliści radzą, jak bezpiecznie schudnąć i zachować smukłą sylwetkę na stałe. Mówiła redaktor naczelny Szlachetnego Zdrowia Anna Zalech. W miesięczniku znajdziemy także ćwiczenia na bolący bark, a także naturalne antydepresanty oraz przepisy na ziołowe kosmetyki.